Witajcie moi drodzy, z tej strony Altair. Zapraszam was na kolejny odcinek Syberii 2. Ostatnio... Nic, jakby rozwiał się sen. Ostatnio pożegnaliśmy naszego wiernego, lojalnego przyjaciela o imieniu Oskar. Trudno by wyobrazić mimo wszystko, mimo że nas czasem irytował swoją formalnością, zasadami i tchórzostwem, to kurczę, strasznie mi go już brakuje. Ja się pokazuję, jak gry czasem potrafią trafić w sedno, zagrać na emocjach. Ach, dobra, nie wiem czemu, ale idę do pociągu, może coś znajdę, bo przynajmniej jest ta arka, więc nie wiem, cała w lodzie, więc może da się ją jakoś tu rozgrzać. Te wszystkie przyrządy, bez klucza nic nie działa. Bez maszynisty ten pociąg... Bez klucza, a tutaj się ktoś... Jezus, jak to malutkie. To nie działa. To nie działa. To nie działa. To nie. Dobra, to kaźnik się. Oj. To jest akurat potrzebne. To nie. To nie. To nie. Jest coś, czego ten pociąg nie potrafi? To nie działa. Tak, ale to tak. Nie działa. Ale tu krzyczy. Nie to. To nie działa. To nie. No, ruszyłem. To nie. Pokażę wajchę, jaką mogłem, no. To nie. To nie. To nie działa. Nie, bo tu się już gotuje ładnie. Dobra. To nie.
Ciekawe, co Liukolem mówią, na jak na to patrzą. A tam na końcu wiewiórka z epoki lodowcowej. Nie? Gdyby istniał taki umysł, co całą swoją podróż, drogę do spełnienia marzenia tak dokładnie zaplanował, że po kilku latach nawet obca osoba może paść z butami w jego życie i korzystanie z jego geniuszu tutaj wszystko kurczę dokonać, żeby dostać się cięć jego marzeń, no wow. Hans już poszedł na Arkę jakby nigdy nic. Pewnie nawet nie wspomniał o Oskarze. Kurczę, trochę, jeśli tak, to może i geniusz, ale w moich oczach wyjdzie na egoistę, że stworzył, wyhodował sobie taką świnię po prostu na rzeź. Witaj! Witaj, Kate Walker! Czuł, że będzie tak stary, tak chory, że tylko zainstalowanie implantów, połączenie jego ciała z ciałem Oskara da mu możliwość dostania się do celu. Straszne. Ty odchodzić? Nigdy nie zapomnę, co dla mnie uczyniłeś. Wróć pewnego dnia, jeśli chcesz. Dziękuję. Za wszystko dziękuję, wielki wodzu. Więc płyniemy na tej arce? Arka Yukoli jest solidna. Podróż będzie bezpieczna. Mam nadzieję. Od czasu transformacji Hans odzyskuje siły. Ostatnia podróż dla Hans Vorarlberg. Dom już blisko. Tak, wiem. Zawsze podążaj za marzeniami, Kate Walker. Dzięki temu powiedział, że jeszcze długa droga przed nami, a teraz nagle dom blisko. Czy możesz otworzyć wrota na morze? Kate weźmie przyjaciela Yuki i wróci na Arkę. Wielki wódz otwiera wrota. Dziękuję. Pomyślnych wiatrów, Kate Walker. Cóż, żegnajcie. Żegnaj, Kate Walker. A więc muszę wrócić jeszcze po Yukiego, tak? Ciekawe, czy tym razem jak Arka wróci, to wróci z kolejnymi zamrożonymi mamutami, bo tak właśnie opowiadał dziennik brata Aleksieja. Pierwsza podróż Yukoli skończyła się na tym, że Arka wróciła po jakimś czasie bez Yukoli, ale z zamrożonymi mamutami. Tak co chwilę powtarzano ten rytuał jakby. Pewnego dnia Arka wróciła pusta. Może tym razem to się zmieni? Mam nadzieję, że Yuki już jest na Arce, a nie że będę musiał jakoś go nie wiadomo jak, kurczę, przywoływać, żeby poszedł do tej Arki, bo normalnie go no nie wiem, co mu zrobię za to. Jest jednak. Aha, dobra. Nie, dobra, mogę tędy. Idź,
Ruszaj teraz. O rany. Cudo. Szefie, detektyw Kandin na trzeciej linii ma zadzwonić później? Nie, odbiorę Jesse. Szefie, jeśli można, on chyba ma kłopoty. Dawaj. Kandin? Kandin, gdzie jesteś? W piekle, Marson. W piekle! Poddaję się, Marson. Nigdy jej nie złapiemy. Kate Walker odeszła. Bardzo daleko. Do innego świata. Nic już nie można dla niej zrobić. Wracam do domu, Marson. Jeśli... Tym razem mamy przerąbane. Tak. Ty to powiedziałeś. Cóż, żegnaj, Kate Walker. Z takim spokojem, tak. Spoko, dobra. Jak tam chce. Żebyśmy dopłynęli? Coś mi się nie zdaje, że to już tutaj. Też. O, Yuki tu jest, nawet się nie zauważyłem. Yuki przespał całą podróż. Nic nie poradzę, zamknięte. O kurde. No dobra, to... A tam się Hans nie zamknął. No nic, dobra, zerknijmy. Jest... O, jest Hans. Siema. Czy jesteśmy na miejscu? Czy to ona? Nie. Więc gdzie jesteśmy? Gdzieś utknęliśmy na krze lodowej. Prąd nas już nie pcha. Chyba coś jest nie w porządku. Pójdę się rozejrzeć. Niedługo wrócę, Hans. Serio? I nic, żadnej wzmianki o Oskarze? W ogóle żadnej konkretnej rozmowy, tylko tyle, że nic typu, nie wiem, jak się czujesz? Wiesz, że się Hans poświęcił? Znaczy Hans Oskar? Nic, po prostu, że utknęliśmy na krze, no. Świetnie. A, nic. Czyli to szkielet. Kieł narwala. Wow, narwal. No, w asesynach się na nie polowało. Czwórcej rogu. A czysto? Aha. To może kieł? Tam pomoże? Ej, to na ziemi to wyglądało, że to jest znacznie większe. Jak to się w ogóle stało, że ta kotwica wylądowała na dole? Możemy ruszać. Mam dla tego pojęcia. Ale dobra. Płyniemy dalej. Więc statku nie trzeba nakręcać. Ty, co jest? Nareszcie! Kate Walker! Boże, ty żyjesz! O nie! Cholerna balia utknęła! Świetnie. Dobra, trzeba się jakoś dostać na statek w takim razie. Jak? No tutaj żadnej opcji nie ma.
Jakiś owad mnie zaatakował. Cholera. A jest tu coś, dobra. Ciekawe, po co nam ta matrioszka, którą mamy, kurde, już od tego domu myśliwskiego. O. Hej, ty tam. A i teraz odejdę z tej kry. Jak to się mówi? Kra? Chyba tak to było. Uwielbiam w przygodówkach momenty, gdy jesteśmy w mega zamkniętej lokacji. Mamy zero albo tam, nie wiem, jedną rzecz tylko w ekwipunku. To tak małe pole do popisu jest wtedy, że łatwo jest znaleźć rozwiązanie. No, gorzej jak się okaże, że po prostu gdzieś coś jest ukryte, jakiś przedmiot, a my tego nie zauważyliśmy, tak płacimy, no to... wszystko ma swoje dwie strony medalu, więc... ale naprawdę lubię się plątać po jednej, dwóch małych jakichś tam lokacyjkach i przeszukuję cały obszar, niż kurde po jakiejś wielkiej, jak na przykład ta wioska Yukoli, no... rozumiem, że trzeba coś takiego zrobić, tak? Okej. Serio, to ma drzwi? Ten statek nazywa się Szczelnym, tak? Gdzie przez te drzwi? Tam nie ma żadnej uszczelki, to znaczy... no, tej z gumy takiej, żeby, kurczę, ta woda nie przepływała. A więc to blokowało przejście. I co mam? Pewnie tutaj się ten... ten Iwan tutaj pewnie siedział i dlatego te drzwi były wcześniej zablokowane. Hans też tu jest? Nie. Mam dziwne wrażenie, że to też się przyda, więc już nie szukając długopisów, ołówków i innych pierdół. 21 wiek. Dobra. Tutaj też. Okej. Poza tym tu była jakaś dźwignia, nie wiem po co. Wszystko spoko, tylko... nie. Rozumiem, że... może przecież ja mam dostęp do drugiego pomieszczenia, pewnie tam coś zostawiłem i nie podniosłem wcześniej. O, jest Hans. Może on coś ma. Hans, co z tobą? Nic. Jesteś ranny? Zmusił mnie, bym tu zszedł. To wszystko. Zaraz się nim zajmę. Jak zwykle, Hans, pomocny. Yuki przespał całą... podróż, tak. Nie wiem, czy jest kurczę z... chyba niezbyt to jest... nam się była tego domyśleć. Iwan się tu schował. Tutaj. Patrzcie, tu mnie nie było. Służy chyba do zatrzymania Arki. O, to jest jakiś... o, to się powinno chyba nam przydać. Znaczy, to na pewno się przyda, ale prędzej czy później, ale chyba wiem do czego właśnie.
jestem w szoku, że... Tamten pewnie tylko chodzi po tym statku i myśli, jak zrobić, żeby ruszyć dalej. A my tu moglibyśmy przez pół godziny nawet, kurczę. Jak kręcić i... Dalej by tylko tutaj tak chodził, jak głupi. Dobra, nie wiem co nam to da, ale... Sprawdźmy. Dobrze, Knajowi. A pasuje do pingwinów, patrzę na ten jego nos i rozmiar. Dobrze, Knajowi. Czyżbyśmy dopływali do krainy, gdzie trawa jest błękitna? Ktoś jest w ogóle, jakiś ukol chyba. A dopłynęliśmy na miejsce. Postaram nic nie mówić. Postaram się nic nie mówić, a wy podgłośnijcie sobie głośniki. I wsłuchajcie się w muzykę. Okej, z racji, że już muzyki nie ma, to się odzywam. Przepraszam, jeśli teraz ktoś ogłuch. Boże. O, w jednym miałem rację, to był Jukol. Teraz muszę cofnąć myśli i przypomnieć sobie, co ja powiedziałem. Czy jest tam Jukol, czy był tam Jukol? Jeśli był, to miałem w 100% rację, no bo to był Jukol. A nie, jest Jukol, bo już... Chłop. Nie żyje. Po prostu nie żyje. Ten sam posąg, co... Jest Jokoli. No a Hans już poleciał. Pewnie już tu się mamutu znalazł, a my tu wędrujemy jakby nie wiadomo po co. A to cóż to? Kamień napływ... A, dobra. Trochę mi się przypomina to Barkstadt. Tak trochę przez samą roślinność. Tu coś jest. Kolejna kamienna płyta. Syberyjski kwiat. Było coś o tym. Syberyjski kwiat. Budzi jakiś z hibernacji. Nie, nie ten.
Nie wiem, co daje ten kwiat. Nie pamiętam. A czytać mi się nie chce, nie chce mi się szukać informacji, chociaż pewnie będę zmuszony. No ale... Kurde, już się nie mogę doczekać, jak trójkę zacznę. Trójkę chyba nigdy nie grałem. Nie, no, trójki nigdy nie grałem. Mam, ale nigdy nie... Słuchaj, chyba pół godzinki to grałem i tyle. Potem nie miałem jakiegoś czasu i wybiłem się, więc... Jesteśmy na miejscu. Syberia. A mamuty? Dalej, za polami błękitnej trawy. Ruszajmy. To niełatwe, Kate, ale sobie poradzimy. Bądź cierpliwa. Oczywiście. No tak. Yuki. Nie Yukoli, Yuki. On tu jest mi właśnie potrzebny. O Boże, teraz będę musiał cały ten kawał drogi iść, żeby dać Yukiemu wciągnąć zielsko. Mam nadzieję, że nie działa to jakoś negatywnie na takiego Yuki to zielsko. Jak on się wdrapie na górę? Miejmy nadzieję, że zadziała. No tak, Yuki Jumper. Na zaś. Zapiszę na statku. Bo jeszcze się okaże, że coś tu pominąłem. Na przykład kamienną płytę, a coś czuję, bo trochę kamiennych płyt znaleźliśmy, prawda? Chyba z 5? Nie, 4. No, 4 płyty, ale tylko, że jak to nie wszystkie, jakie będą nam potrzebne, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo kiedy. A okazałoby się, że nic nie poczyniliśmy wielkiego w fabule, a na przykład na statku będzie. Znaczy, wam to wytnę te fragmenty pewnie, no ale dla mnie to jednak oszczędzi trochę czasu. Kurde, że też Oskar nie może tego zobaczyć, no. Chociaż ale nie rozumiem, czemu niby wrzucenie Hansa w ciało Oskara uzdrowiło go tak. No, zgrabnie tym metalowym tyłkiem rusza niż Oskar przez całe swoje życie. Jedny Yuki się zmęczył. To nic nie da. Pięć kawałków. O, szlaki, teraz trzeba... Wiecie co? Dwudziesty pierwszy wiek, ciąg dalszy. A? Raz tak. Taki Y. Już nie wiem, gdzie on ma być. Taką kropką, no.
Eureka. I'm genius. Co my tu mamy teraz? Kościany klucz. Świetnie. 5 punktów dla Gryffindoru. A teraz kolejne 10 będzie, jeśli powiecie mi, do czego mi ten klucz potrzebny. I niech spojrzę. O, już powiem, że ten klucz kościany będzie z jakimś logo w Polarbergu czy coś. Może myślałem, że to mamut tutaj jest, ale nie. Taka piękna, prawda? To prawda, Hans. Syberia. Czy jesteś pewny, że tam są mamuty? Tak, Kate. Zagraj pieśń, która je przyzwie. Co? Chcesz je wezwać? Tak, przy pomocy tych piszczałek, jak pradawni Jukole. A wiesz, jak na nich grać? Nie. Dobrze, może ja spróbuję. Skąd ty tyle wiesz o tym wszystkim? Mówisz tak, jakbyś tu był przynajmniej raz, nie wiem, na miesiąc. I tu coś mamy. To, dobra, popatrzmy na to. A tu jest potrzebny klucz. No tak trochę na statku żadnych takich informacji o tym nie było, więc... Nie działa. A. Tutaj coś jeszcze jest. No i to na przykład było. To ma być... Wszystko spoko, tylko... Ja mam wsadzić to. Tutaj na tych obrazkach nie ma, kurczę. Bez sensu. Teraz to działa? O. Nie, to nie działa. Aha, to po prostu może tak zrobić, żeby... Dobra. To jak jest tu, to jest tu. A jak jest tu, to gdzieś tam jest. Panie, ja nie rozumiem tego. A może właśnie w tym kierunku to ma być? Próbujmy. Chyba się udało. A bo to wiatr miał to pobrać. Wiem, że z tego dźwięk się wydobywa. Błękitna trawa. Thank you.
koniec. Teraz pytanie. Jak ona do cholery ma teraz wrócić do domu? Cię pytam. Maszynisty nie ma. Pociąg działa tylko w jedną stronę. A tak poważnie. Świetna seria. Dobrze było wrócić po latach. Wiecie, że ta gra powstała w 2004 roku? 14 lat temu. 14 lat temu. Świetny kawał dobrej roboty. Od jedynki do dwójki. I tyle lat trzeba było czekać. No, 13. Bo w 2017 powstała trzecia część, do której was prawdopodobnie niebawem serdecznie będę zapraszał. Gra naprawdę świetna, mimo że ci, co tutaj są, co obejrzeli świetny kawałek, co obejrzeli pierwszą, jak i drugą część w moim wykonaniu, a mają i nigdy nie ukończyli sami, to zapraszam samemu. Ograć tytuł. Moje filmiki mogą najwyżej służyć jako poradnik. Jakbyście gdzieś się zaklinowali. Z tego co wiem, ta trójka już nie jest jakaś... Różne były recenzje, ale no... To już niestety nie to samo. Głos nawet głównej postaci w polskiej wersji językowej jest inny. Już nie podłożyła go, nie użyczyła go pani Bogusława. Ale cóż, z mojej strony to było na tyle. Mamuty znalezione, dziecięce marzenie pewnego dorosłego, lecz opóźnionego psychicznie człowieka spełnione. Więc zostało jedynie się pożegnać z wami. Dziękuję wam bardzo za to, że byliście ze mną przy tej serii, tej drugiej części Syberii. Do następnego. Trzymajcie się. Na razie.